W dzisiejszej Ewangelii Jezus nazywa nas ludźmi przewrotnymi. Na czym polega ta przewrotność? Na tym, że otrzymaliśmy od Pana Boga bardzo dużo darów, znaków, dowodów Jego miłości, a ciągle żądamy nowych. Ciągle szukamy kolejnych znaków, dowodów Jego istnienia, Jego działania, Jego dobroci, Jego miłości. Jezus mówi, jesteście pokoleniem przewrotnym w tym sensie. Jezus mówi, że każdy z nas otrzymał od Boga dar, jaki wyjaśnia, opowiadając historię, czy nawiązując do historii Jonasza. Pamiętamy tą historię. Jonasz jest postacią nie tyle historyczną, co bohaterem pewnego midraszu, pewnej opowieści mądrościowej. Pan Bóg powołuje Jonasza, daje mu misję, aby głosił nawrócenie Niniwie, czyli stolicy Imperium Asyryjskiego, czyli imperium, które bardzo w historii uczyniło wiele szkód Izraelowi. To jest nieprzyjaciel, który był potwornym, okrutnym, bezmiłosiernym dla Izraela. W Izraelu jest żywa pamięć krzywd, które doznali od Chaldejczyków, od Asyryjczyków. Dlatego dla Jonasza myśl o tym, że będzie głosił nawrócenie w stolicy Asyrii i być może Pan Bóg przebaczy tym ludziom, napełnia go obrzydzeniem tak wielkim, że próbuje uciec od Pana Boga, jak mówi Pismo, daleko od Pana. Daleko to znaczy do Tarszysz, bo dalej już się wtedy nie dało. I znamy tą historię z jego statku, z którego został wyrzucony, połknęła go ryba, wszystko jest opowieść, nie? Midrasz. I został wyrzucony na brzegu Niniwy. Wypełnia swoją misję i Niniwa się nawraca. Więc Jezus mówi, każdy z was otrzymał znak Jonasza, to znaczy znak człowieka, który idzie i głosi dobrą nowinę swoim wrogom. Znak Jonasza to jest znak miłości do nieprzyjaciół, to jest znak przebaczenia. A ponieważ, ażeby powiedzieć nam, że dotyczy to ta historia każdego z nas, Jezus mówi, tu przed tobą jest ktoś więcej niż Jonasz. Do ciebie mówi ktoś więcej niż Jonasz. Do ciebie mówi ten, który kocha ciebie, gdy jesteś jego wrogiem, nieprzyjacielem. Jak mówi święty Paweł. Nie? W tym jest miłość Pana Boga, że On pokochał nas i oddał swoje życie za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Nie, nie wtedy, kiedy już prosiliśmy o przebaczenie, byliśmy skruszeni, byliśmy gotowi się nawrócić, prosiliśmy Jego o przebaczenie. Nie. Kiedy jeszcze byliśmy zatwardziali, byliśmy grzesznikami, tak jak mieszkańcy Niniwy, tak jak Jonasz, który miał zatwardziałe serce. To jest znak, który nam daje Chrystus na każdej Eucharystii. Kiedy przychodzimy na Eucharystię, widzimy znak Jonasza, znak człowieka, który kocha swoich nieprzyjaciół, znak Boga, który nam przebaczył nasze grzechy. Niech ten znak przemawia do nas za każdym razem, kiedy przychodzimy na Eucharystię. Amen.